Cześć kochani, witam was w nowym filmiku na moim kanale. Jest dopiero po 8:00, ja przed chwilką wstałam. Zazwyczaj o takiej godzinie wcześniej nie wstaję, ja sobie lubię dłużej pospać. Dzisiaj przychodzę do was z filmikiem pod tytułem Jem tylko zielone przez 24 godziny i za chwilę zrobię sobie śniadanie. I nie będzie to śniadanie do jedzenia, a do picia. Zrobię sobie takiego szejka zielonego z warzyw i owoców, więc myślę, że będzie w sumie okej. Szejka sobie zrobię w termomiksie. Do zrobienia go będzie mi potrzebny banan, ananas, brzoskwinie. I właśnie brzoskwini nie mam, ale zamiast tego myślałam dać jabłka. Rukola, zamiast rukoli też, bo nie dostałam w sklepie, będzie szpinak. Mleko, jogurt, sok z cytryny i kostki lodu, więc lecimy z tym. Okej, ja już tutaj wrzuciłam wszystko, co było trzeba wrzucić. Przechodzę do miksowania i zaraz do was powrócę z gotowym szejkiem. Okej, kochani, chwila prawdy, czy to w ogóle wyszło zielone i czy będę mogła to wypić. Sprawdzamy. O, wow. Dobra, jest mega zielone. Zrobiłam to na jedną porcję, więc zaraz to przeleję do szklanki i... no i śniadanko. Okej, kochani, to jest to moje śniadanko, czyli ten szejk zielony. Zaraz go spróbuję, zobaczymy jak smakuje. I mam nadzieję, że nie będzie tutaj za bardzo czuć, co ja tam dałam. O, ananasa, bo ja za ananasem no nie przepadam, w ogóle go nie lubię tak naprawdę. Więc zobaczymy. Dobra, próbujemy. Dobre. Mega. Takie fajne, ej! W ogóle nie czuć ananasa, znaczy czuć gdzie nigdzie tam, ale to taki jest, najbardziej czuć banana i szpinak. Dobre. Zobaczymy tylko, czy takie śniadanko zaspokoi mój głód do objawu, albo do przekąsek chociażby. Dobra, ja to wypijam, sobie włączę serial, więc sobie przy tym wypiję tego szejka. Później idę się ogarnąć i później będziemy myśleć, co dalej. Ja już jestem po zakupach spożywczych. Tutaj widzicie między innymi takie przekąski, które, no co, które będę jadła, jak na przykład będę sobie oglądała jakiś film, dajmy chipsy. Tak naprawdę kupiłam tutaj ich za dużo na jeden dzień. I powiem taką, Sprite'a nie lubię, znaczy nie, że nie lubię, nie przepadam za nim, ale no to było takie w sumie jedyne picie, które było całkowicie zielone. No i Prince Polo, ten smak orzechowy, też za nim nie przepadam, ja uwielbiam mleczny, no ale cóż. Już wiem, że kolor zielony to nie znaczy na pewno zdrowy, chociaż sądziłam, że więcej znajdę warzyw i owoców. Powiem wam, że nie było dużego wyboru, praktycznie w ogóle. Jedyne co to znalazłam winogron, ale taki brzydki, więc go nie brałam. Także to jest mój, jak to mogę powiedzieć, no mój zestaw na dzisiejszy dzień. Bardzo niezdrowy, ale no cóż, jak trzeba to trzeba. Moje dziewczyny właśnie przed chwilą wyczaiły zielone warzywki i mają na nie ochotę, więc je zawołam i poczęstuję. Dziewczyny! Proszę, żarki. Ja tam nie lubię takie. Ja nie lubisz takie, ty też, nie? Tak, muszę wysać. To po jeszcze jednym. Tak? Dobre? A powiesz cześć wszystkim? Antosia, powiesz wszystkim tutaj cześć? Cześć. 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 Chciałabym się wziąć za ogarnięcie różnych spraw na laptopie, więc myślę, że to od tego zacznę. Okej, ja już mam przygotowane tutaj swoje jedzenie i picie, tak można powiedzieć. No i wypiję tego Sprite'a, ponieważ nic innego do picia zielonego nie mam. I do tego chyba tego korna. Ok,
Okej, kochani, ja już sobie tam wszystko porobiłam, co miałam porobić i tak naprawdę jest już godzina 15, więc najwyższy czas zrobić coś na obiad. Musi być coś zielonego, także wymyśliłam sobie placki z cukinii. Cukinia, no zielona, także myślę, że to będzie okej. Nigdy takich placków z cukinii nie jadłam, więc będzie to mój pierwszy raz i jestem ciekawa, czy mi w ogóle posmakują. Tu mam gotowe już placuszki. Nie wyglądają one teraz za zielono, ponieważ się smażyły, no i zarumieniły się, więc są koloru złoto-brązowego, ale były zrobione z cukinii. Cukinia jest zielona, więc myślę, że jest to jak najbardziej do akceptacji. Biorę się za jedzonko i widzimy się później. I za oknem już jest ciemno, już naprawdę wieczór. Ja tak naprawdę zapomniałam o kolacji, więc uratuję się niezdrowym pomysłem na kolację. Będą to chipsy i żelki, podczas gdy będę oglądała film. Zapomniałam o tej kolacji, w ogóle nie wiem. Pamiętam śniadanie, obiad, przekąski i ta kolacja wyleciała mi zupełnie z głowy. Nic sobie nie przygotowałam, a nie będę już leciała do sklepu, bo już jest po 19, więc nie ma sensu. Także myślę, że dam radę zaspokoić żołądek, jak się napcham tymi chipsami. Wiem, że to niezdrowe, ale nic innego nie pozostało. Także ja się zabieram do oglądania. Otwieram sobie paczkę chipsów i będę sobie podjadać. I to tyle w sumie. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmiku i zapraszam Was do kolejnych filmów.